Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku vloga, a ten odcinek vloga jest wyjątkowy, ponieważ zamiast nagrywać go jak zwykle podczas biegania w parku, nagram go przy komputerze, pokazując Wam przy okazji slajdy, jakie tu przygotowałem, a temat jest bardzo, bardzo ważny. Będę mówił o tym, jak robić rebalancing. No i wydaje się, że to nie jest nic wielkiego. No cóż, portfel pasywny jest prosty, rebalancing jest też prosty. No właśnie, ale jednak wiedza z tego materiału może oszczędzić masę pieniędzy. Koszty za zarządzanie są bardzo ważne i wielokrotnie o tym mówię, że warto je redukować, by były jak najniższe. Ale innym źródłem wycieków kapitału są również koszty transakcyjne i podatki a podatki to też jest forma, można powiedzieć, kosztów dlatego warto je optymalizować. Co powiecie na przykład na 30%, a nawet więcej kapitału dzięki optymalnemu zarządzaniu portfelem? No właśnie, dzięki temu, że mniej zapłacimy tych podatków, dzięki temu, że właśnie właściwie zrobimy rebalancing portfela. No dobrze, ale zanim przejdziemy do szczegółów, to pozwólcie, że przez 10-15 minut przedstawię teorię tak, żeby również osoby początkujące mogły z tego jak najwięcej wynieść dla siebie. Zacznijmy od podstaw. Czym jest rebalancing? Załóżmy, że mamy prosty portfel: 60-40 60%, -40. 60 akcji 40% obligacji. Ale rynki finansowe nie są statyczne. Po pewnym czasie te pierwotne wagi, jakie przyjęliśmy w portfelu, ulegają zmianie i portfel wymaga tak zwanego rebalansowania, czyli przywracania do wag modelowych. No i może się okazać, że po pewnym czasie, zamiast mieć w portfelu 60% akcji, mamy ich 70%. Co musimy zrobić? Musimy sprzedać część akcji, tak żeby znów ważyły w portfelu 60% i dokupić. Obligacje za pozyskaną gotówkę, żeby ważyły w portfelu na poziomie 40%. Mówiąc krótko, robimy tak zwany rebalancing. A co by się stało, gdybyśmy nie robili rebalansingu? No cóż, tak jak powiedziałem, rynki nie są statyczne, ale w takim klasycznym portfelu, gdzie mamy akcje i obligacje, można założyć, że na przestrzeni wielu dekad, a właściwie to pokazuje historia. Akcje rosną szybciej niż obligacje, a to oznacza, że gdybyśmy nie robili w takim portfelu 60-40 rebalansingu, to po na przykład 30-40-50 latach zamiast mieć w portfelu 60% akcji, moglibyśmy ich mieć na przykład 90%. A to ma swoje konsekwencje, bo to oznacza, że jeżeli mamy coraz więcej i więcej akcji w portfelu, to rośnie również w tym portfelu poziom ryzyka. Podstawowym zadaniem rebalansingu jest właśnie kontrola ryzyka, a więc trzymanie tego ryzyka na stałym poziomie. I gdybyśmy zrezygnowali z rebalansingu, to po prostu rezygnujemy z kontroli ryzyka. No i historia tutaj uczy, że jeżeli byśmy nie rebalansowali portfela, no to owszem, mielibyśmy z jednej strony coraz większy udział akcji, ale to też oznacza, że Choć sama stopa zwrotu może nieznacząco wzrosnąć, no bo będzie coraz więcej akcji, coraz więcej ryzyka w tym portfelu, to przede wszystkim rośnie ryzyko w tym portfelu, a więc rośnie jego zmienność. Albo jeszcze mówiąc bardziej obrazowo, po prostu takim portfelem coraz mocniej może bujać. Mówiąc jeszcze inaczej, jeżeli nie rebalansujemy portfela, to tak jakbyśmy wpływali na coraz bardziej wzburzone morze. I dlatego też większość inwestorów powinna stosować rebalancing. No bo jeżeli ktoś chce portfel 60-40, to pewnie nie po to, aby na przykład 30 lat później mieć portfel 90-10. Jeżeli ktoś chciałby mieć aż 90% akcji w portfelu, ok, no ale lepiej, abyśmy mieli to 30 lat wcześniej, a nie później, bo przez 30 lat portfel może po prostu dzięki temu wypracować wyższą stopę zwrotu. Poza tym, z wiekiem zwykle spada nasz kapitał ludzki. No i wtedy, jeżeli my już nie możemy zarabiać pieniędzy, to lepiej, żebyśmy chronili te pieniądze, które już mamy, niż żebyśmy podejmowali większe ryzyko. Chodź dla jasności, to może być bardziej zniuansowane, ale temat zamykamy, przechodzimy dalej. Sam rebalancing, jego idea, jak i również aspekty techniczne są bardzo proste, ale jest kilka rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. Po pierwsze, rebalancing oznacza transakcję sprzedaży i kupna, no bo musimy coś sprzedać i coś kupić. To oczywiście generuje koszty transakcyjne i nawet jeżeli nie płacimy żadnych prowizji maklerskich, bo na przykład mamy brokera, który nie bierze od nas żadnych prowizji, to niestety, tak czy owak, i tak poniesiemy pewne koszty transakcyjne, bo przyjdzie nam zapłacić spredy na rynku. Po drugie, jeżeli inwestujemy na rachunku opodatkowanym, to rebalancing generuje zdarzenia podatkowe, a to ma bardzo poważne konsekwencje. Za chwilę sobie do tych konsekwencji jeszcze przejdziemy i wejdziemy w nie głębiej, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Natomiast zwróćmy uwagę, że zwykle inwestorzy skupiają się przede wszystkim na kosztach samych ETF-ów, czyli kosztach za zarządzanie, albo na przykład na tym, jak dany ETF dobrze replikuje jakiś indeks, jakiś benchmark, tak zwany tracking difference, oraz na samych prowizjach maklerskich. I okej, okay, to są wszystko ważne rzeczy, ale zwykle mają o wiele mniejszy negatywny wpływ na wyniki portfela, no bo w ETF-ach koszty za zarządzanie i tak są zwykle niskie, a same koszty prowizji maklerskich. W portfelu pasywnym nie są aż tak bardzo kluczowym aspektem. I to, że inwestorzy mają tendencję do ignorowania podatków nawet na koncie opodatkowanym, wynika z tego, że jest takie powszechne przeświadczenie, że jeżeli jesteśmy w fazie akumulacji kapitału i dopłacamy do tego rachunku regularnie świeży kapitał, to możemy tymi dopłatami robić rebalancing i okej okay, to jest bardzo dobre podejście i tak właśnie należy robić sęk w tym że jeżeli inwestujemy długo i ten portfel ma nam służyć wręcz dekady bo na przykład przez pierwsze 30 lat budujemy kapitał a później przez kolejne 20 30 lat żyjemy z tego kapitału wypłacamy sobie kapitał to po 50 60 latach a nawet znacząco wcześniej. Będzie moment, w którym dopłaty czy wypłaty z rachunku nie wystarczą, żeby przeprowadzić w portfelu rebalancing, a więc będą się pojawiały zdarzenia podatkowe, jeżeli będziemy ten rebalancing chcieć przeprowadzić. I za chwilę sobie wejdziemy w szczegóły, natomiast ważna kwestia jest jeszcze jedna. Otóż o ile technicznie ten rebalancing jest prosty, to nie jest wcale łatwe od strony behawioralnej, takiej psychologicznej. No bo popatrzcie na to, jeżeli rynek akcji jest w trendzie spadkowym i wszyscy uciekają z tego rynku, panikują, a my mamy wtedy sygnał do kupienia akcji, no właśnie po to, żeby przeprowadzając rebalancing, podnieść ich udział w portfelu do tych wag modelowych. Albo gdy na przykład rynek akcji jest w wieloletnim trendzie wzrostowym to my będziemy musieli regularnie sprzedawać część tych akcji, żeby one zbyt mocno nie przeważały w tym naszym portfelu ponad wagi modelowe. Mówiąc krótko, rebalancing zwykle oznacza działanie wbrew tłumowi, a to wcale nie jest komfortowe. A teraz na szybko pokażmy trzy podejścia do rebalancingu. Pierwsze podejście, pierwsza strategia robienia rebalancingu to tak zwany rebalancing interwałowy. I on polega na tym, że na przykład co pewien czas co miesiąc, albo raz na kwartał, albo raz do roku wchodzimy na rachunek i robimy rebalancing. Jeżeli towarzyszą temu również wpłaty czy wypłaty, warto, aby je również wykorzystać celem robienia rebalansingu, ale generalnie raz, co najmniej co pewien czas, na przykład co miesiąc, kwartał, rok, robimy rebalancing i przywracamy wagi modelowe w portfelu. Niestety, problem jest taki, że jeżeli robimy taki rebalancing interwałowy, na przykład raz na miesiąc albo raz na kwartał i jest to na rachunku opodatkowanym to jest to najgorszy możliwy sposób na robienia rebalansingu który może kosztować nas ogrom 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 pieniędzy nawet może kosztować to ponad 30% naszej emerytury jeżeli ktoś wam powiedział rób rebalancing raz na miesiąc raz na kwartał to albo wam bardzo źle życzy albo niestety nigdy nie policzył jak wpływają na taki sposób rebalansingu podatki. Inny sposób rebalansingu, zdecydowanie lepszy, jest taki, że również na przykład raz na miesiąc, raz na kwartał czy raz do roku, czy jeszcze jakiś inny okres wchodzimy na rachunek, ale nie robimy rebalansingu bezwarunkowo, a robimy go pod pewnym warunkiem. A mianowicie takim warunkiem, że uruchamiamy ten rebalancing tylko i wyłącznie wtedy, gdy waga w portfelu odchyla się powyżej ustalonego progu. Na przykład powyżej 10 czy 20%, czy jeszcze jakaś inna wartość. Choć zwykle na rachunkach opodatkowanych przyjęcie niskiego progu, na przykład 5-10%, jest nieefektywne podatkowo i zwykle lepiej sprawdzają się wyższe progi, na przykład 20 i więcej procent. Wreszcie. Krem de la Creme można powiedzieć, najbardziej wypasiona metoda. Tych metod jest dla jasności więcej, ale tutaj przynajmniej jeżeli chodzi o ten materiał. To jest metoda robienia rebalansingu do tak zwanych wewnętrznych przedziałów. I tu również co pewien czas, na przykład raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na rok, wchodzimy na rachunek i sprawdzamy, czy waga w portfelu nie odchyla się powyżej ustalonego progu, a więc. Musi być tutaj warunek spełniony, że wagi w portfelu odchylają się powyżej jakiegoś założonego progu, żeby w ogóle uruchomić ten rebalancing. A więc do tego momentu ta metoda jest identyczna z poprzednim rebalancingiem tak zwanym rebalancingiem warunkowym. Zresztą, rebalancing do wewnętrznych przedziałów to też jest w gruncie rzeczy rebalancing uruchamiany warunkowo. Różnica polega na tym, że tutaj jak już uruchamiamy ten mechanizm rebalansingu, to nie robimy tego rebalansingu do wag modelowych, a do tak zwanych wewnętrznych przedziałów. A więc mówimy sobie, OK, jest warunek do tego, aby uruchomić rebalansing, ale zamiast robić go do wag modelowych, robimy go do wewnętrznych przedziałów i pozwalamy, by wagi odchylały się na przykład do. 15% albo do 10%. No i załóżmy, że mamy 60% modelowo mieć akcji w portfelu. Załóżmy, że został spełniony warunek uruchomienia rebalansingu i załóżmy, że wewnętrznym przedziałem jest 10%. Czyli to oznacza, że my pozwalamy, żeby te wagi, były odchylone plus minus 6 punktów procentowych. A więc zamiast przywracać te wagi w portfelu, jeżeli chodzi o akcje, do 60%, to je przywracamy do 66%, jeżeli one były powyżej tej wagi modelowej lub jeżeli były poniżej. To do pułapu na przykład 54%. Co zyskujemy dzięki takiemu podejściu? Ano, zyskujemy dzięki temu kilka rzeczy. Po pierwsze, wykorzystujemy momentum rynkowe, a więc jeżeli jest trend wzrostowy wieloletni, to my wtedy mamy zwykle nieco więcej tych akcji w portfelu, nieco płynąc z tym rynkiem i nieco wykorzystując właśnie ten trend. A poza tym, robiąc rebalancing do wewnętrznych przedziałów, robimy to na mniejszym wolumenie, a więc są mniejsze prowizje są mniejsze koszty transakcyjne, nawet jeżeli chodzi o spread. No i jeżeli się pojawia zdarzenie podatkowe, to jest ono od mniejszej kwoty, a więc i podatki są mniejsze do zapłacenia. Mówiąc krótko, per saldo na przestrzeni wielu lat taki sposób robienia rebalansingu jest nie tylko efektywny podatkowo, ale również pod względem kosztów transakcyjnych. Tadam. No to przejdźmy sobie tutaj już teraz do konkretów. Co mówią dane? Załóżmy, że mamy portfel 6040 i kapitał startowy 100 tysięcy dolarów. Załóżmy też, że każdego kolejnego roku robimy roczne dopłaty na poziomie 10 tysięcy dolarów, i z każdym kolejnym rokiem te dopłaty rosną o poziom inflacji czyli tak, żeby na przestrzeni lat te wpłaty były na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o siłę nabywczą pieniądza. Co więcej, te dopłaty robimy z rebalansingiem. Załóżmy też, że te dopłaty robimy przez pierwsze 30 lat, a po tych 30 latach przez 20 kolejnych lat robimy z kolei wypłaty z rachunku na poziomie 120 tysięcy rocznie i każdego kolejnego roku ta kwota jest indeksowana o inflację, tak żeby ta nasza prywatna emerytura była na takim samym poziomie siły nabywczej. Mówiąc krótko, mamy 50-letni okres, gdzie w pierwszych 30 latach budujemy kapitał, dopłacamy do rachunku, a w kolejnych 20 latach. Wypłacamy z tego rachunku regularnie co roku pieniądze. No i na początek weźmy sobie rachunek nieopodatkowany i załóżmy, że robimy tam rebalancing według strategii do wewnętrznych przedziałów. I załóżmy, że takim progiem uruchomienia rebalansingu jest 30%, a więc waga w portfelu musi się odchylić o plus minus 30%. A więc jeżeli mamy 60% akcji, to akcje musiałyby wzrosnąć ponad plus minus 18 punktów procentowych, a więc na przykład ważyć. Ponad 78%, żeby uruchomić rebalancing. No, a wewnętrznym przedziałem będzie tutaj 15%, a więc pozwalamy, żeby te wagi odchylały się od wag modelowych o plus minus 15%, a więc plus minus 9 punktów procentowych w przypadku akcji. A więc yy, na przykład zamiast przywracać w tym przypadku akcję do poziomu 60%, to wyrównalibyśmy tę wagę do poziomu 69%. To jest tak zwany wewnętrzny przedział co się okazuje. Ano okazuje się, że po 50 latach na rachunku mamy 19,7 miliona dolarów. A teraz, gdybyśmy robili to samo, w sensie, inwestowali w ten sam portfel, ale na rachunku opodatkowanym, a do tego robili rebalancing bardzo nieefektywny podatkowo, bo robilibyśmy go każdego miesiąca, to niestety po 50 latach mielibyśmy na końcu 14,7 miliona, a więc 5 milionów dolarów mniej. Mówiąc jeszcze inaczej, na koncie bez podatków mielibyśmy 34% więcej kapitału. To jest bardzo, bardzo dużo, bo mielibyśmy po prostu emeryturę o 34% większą. I to w kwocie brutto, bo netto jest jeszcze gorzej, gdyż na rachunku opodatkowanym przy wypłacaniu pieniędzy z rachunku i tak mamy do uiszczenia podatek, bo te 34% to jest to, co niestety w tym przypadku zjadły same podatki tytułem przeprowadzanego rebalansingu. Przez to, że robimy nieefektywnie rebalansing na rachunku, nasza emerytura byłaby o ponad 30% niższa. Mówiąc jeszcze inaczej, gdyby nie podatki tytułem rebalansingu, samego rebalansingu, to nasza emerytura mogłaby być ponad 30% większa. Gdybyśmy robili rebalansing raz do roku, czyli de facto nadal byłaby to nieefektywna metoda, bo nie byłoby tu żadnego warunkowania, to okazuje się, że i tak jest lepiej, że tutaj tych podatków byłoby mniej i na koncie bez podatków mielibyśmy 21% więcej, a więc tutaj zdecydowanie byłoby lepiej, no bo względem rebalansingu, co miesiąc nasza emerytura i tak byłaby około 13% wyższa. Jeszcze lepszy rezultat uzyskalibyśmy, gdybyśmy robili rebalancing raz do roku, a właściwie sprawdzali warunek do uruchomienia rebalancingu raz do roku. A jeżeli ten warunek jest spełniony, to realizowali rebalancing według strategii do wewnętrznych przedziałów. No i dzięki temu. Mamy o wiele większą emeryturę, bo tutaj na koncie bez podatków mielibyśmy 15% więcej tego kapitału. Co prawda, no cóż, podatki na rachunku opodatkowanym trzeba płacić, no ale to i tak jest wciąż o wiele więcej niż gdybyśmy robili rebalancing raz na miesiąc, bo wtedy byśmy jeszcze musieli 19% ekstra zapłacić podatków. Mówiąc jeszcze inaczej. Ewidentnie widać, że taki sposób robienia rebalansingu jest efektywny podatkowo. I widać to szczególnie na ostatnim przykładzie. Otóż, gdybyśmy nawet koszty za zarządzanie w tym portfelu podnieśli o 100% z poziomu 0,2% na poziom 0,4%, to i tak zapłacilibyśmy mniej podatków niż w przypadku portfela, który jest dwa razy tańszy, jeżeli chodzi o koszty za zarządzanie, ale gdzie rebalansing robiony byłby każdego miesiąca bezwarunkowo. No to na koniec kilka praktycznych porad. Po pierwsze, korzystajmy z darmowych obiadów w postaci kont nieopodatkowanych. Jeśli inwestujemy na rachunku opodatkowanym z kolei, to rozważmy ETF-y multiasset, na przykład Vanguard Life Strategy. To jest taki ETF, który ma w sobie od razu i akcje, i obligacje. Dzięki temu po pierwsze z automatu jest robiony dla nas rebalancing. Robiony jest przez dostawcę ETF-a. Także to jest duży plus. Ale jeszcze większym plusem jest to, że jest to rebalancing robiony efektywnie podatkowo. Dzięki temu, że jest robiony wewnątrz ETF-a, to tutaj nie ma zdarzeń podatkowych. A to jest, jak już widzieliście, ogromna korzyść. Ale jeżeli portfel, mimo wszystko, budujemy, który składa się z więcej niż jednego ETF-a, czy więcej niż jednej składowej, bo na przykład mamy ETF-a na akcje i na przykład obligacje detaliczne, czy jeszcze jakieś inne, to pamiętajmy, przemyślmy dobrze strategię rebalansingu i warto po pierwsze robić rebalansing warunkowy i warto rozważyć taki na przykład rebalansing, jaki tu pokazałem, czyli do wewnętrznych przedziałów. Pamiętajmy też, że warto dopłatami i wypłatami robić rebalansing. Na tyle, na ile to jest możliwe. Ale pamiętajmy też, że zwykle taka strategia działa tylko przez pierwsze kilka, kilkanaście lat. No i niestety prędzej lub później przyjdzie nam coś sprzedawać z tego rachunku, żeby przeprowadzić rebalancing w pełni. A w okresie 50 lat podatki tylko tytułem samego rebalansingu mogą zjeść 30 i więcej procent naszego kapitału. Także no, naprawdę jest się o co bić. Warto jednak wszystko weryfikować dla konkretnego portfela i przypadku, no bo każdy może mieć inną sytuację, inną konstrukcję portfela, inny kapitał startowy, inne kwoty dopłat, inne kwoty wypłat i tak dalej, i tak dalej. Dlatego warto to wszystko weryfikować. Ja te wszystkie wyliczenia robiłem w oprogramowaniu ST, ale za chwilę jeszcze o tym wspomnę. Natomiast Warto też pamiętać o tym, że w portfelu pasywnym koszty prowizji maklerskich, o ile nie przepłacamy w jakiś drastyczny sposób, na przykład że efektywnie one są na poziomie 2-3% i więcej procent, to one nie są problemem, naprawdę nie są problemem i owszem, warto je redukować, jeżeli jest to tylko możliwe, ale. Mimo wszystko pamiętajmy, że o wiele więcej na rachunku opodatkowanym będzie do ugrania w optymalizacji podatków. Pamiętajmy też, że koszty za zarządzanie ETF-ów czy tracking difference to są ważne kwestie, ale to nie jest wszystko. I optymalizacja podatków jest też, a może nawet czasami ważniejsza. No a na koniec, jakby powiedział Jack Bogle, stay the course, a więc trzymaj obrany kurs. Jak już zbudujemy ten nasz portfel i jest on tani, jest on efektywny podatkowo. Jest on prosty, to po prostu podążajmy za tym obranym kursem. Dopłacajmy regularnie do tego rachunku nasze nadwyżki w portfelu domowym, a później po prostu cieszmy się życiem, a rynkowi pozostawmy do wykonania. Jego robotę. A jeżeli ktoś by chciał więcej, to zapraszam na stronę systemtrader.pl/Ukośnik ST i tam można pobrać aplikację ST, przy pomocy której te wszystkie obliczenia, które Wam zaprezentowałem, właśnie były wykonane. I tam nawet w wersji demo, nawet jeżeli ktoś nie ma licencji i nie jest zainteresowany tą licencją, może już sobie poeksperymentować na wersji demonstracyjnej tego oprogramowania, które rozwijam tutaj od kilku lat. I naprawdę jest ono bardzo pomocne w tym, by w sposób świadomy, odpowiedzialny i rzetelny. Inwestować swoje pieniądze. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli filmik się podobał, to będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę, za podanie tego filmiku dalej. No i do usłyszenia niebawem. Bye bye.